przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia naprawdę jesteśmy świetni. Był piątek tuż po uroczystości Wszystkich Świętych. Jeszcze przed zajęciami w szkole musiałem jechać do Krakowa. Przejeżdżałem ku jednej z galerii i już były wypakowane tam przy jakimś bocznym wejściu do tejże galerii. Były wypakowane choinki, jakieś takie inne różne dekoracje i z samego rana, jeszcze przed otwarciem tej galerii, już panowie to wszystko wnosili, więc obstawiam, że w niedzielę już wszystko było pięknie udekorowane świątecznie. A był sam początek listopada. I druga taka ciekawa rzecz, która się wydarzyła wczoraj, taka bardzo zadowolona dziewczynka wychodzi wczoraj ze szkoły i pytam się, co taka zadowolona jesteś? A ona mi mówi tak, księdza, bo jak wrócę do domu, będziemy ubierać choinkę. A ja mówię, ale jak to będziecie ubierać choinkę? Przecież jeszcze, no jest dopiero 1 grudnia, gdzie tam, do świąt. I ona mi mówi tak, a bo proszę księdza, bo ja jestem taką świąteczną osobą. Bardzo lubię święta. Ja mówię, aha, i dlatego mówię, rok, miesiąc wcześniej ubierasz choinkę? Mówi, tak, bo ja jestem taka świąteczna. A ja jej mówię tak, a słuchaj, a jak były święta Wszystkich Świętych, to też miesiąc wcześniej jeździłaś i zapalałaś świeczki na znicze na grobie swojej babci i dziadka? A ona tak patrzy na mnie, taka zdziwiona, i mówi tak, nie, nie, proszę księdza, ja jestem inaczej świąteczna. Ja sobie myślę, o! Czyli wybrała sobie święta, które się jej podobały, więc ubierała wczoraj choinkę. I tak sobie pomyślałem, bo nie chcę krytykować, okej, okay, już się przyjęło, że tak się robi, no już niech tak będzie, spadł ładny śnieg, czekamy na Boże Narodzenie. Ale słuchajcie, jakby w nas był taki entuzjazm tej dziewczynki z wczoraj, że ona ubiera choinkę, bo ona jest świąteczna, i żebyśmy byli tacy świąteczni. Albo żeby ktoś, tak jak właśnie tam w tej galerii, koło której przejeżdżałem, żeby ktoś nas jakoś tak pokierował, że właśnie powinniśmy to dekorować już dużo wcześniej, nie tylko formę zewnętrzną naszego życia, ale przede wszystkim nasze wnętrze, to byłoby naprawdę świetnie. Bo obstawiam, że i ci panowie, którzy montowali te rzeczy w galerii, i ta wczorajsza dziewczynka, skupili się akurat w tym momencie na tym, co zewnętrzne. Bo fajnie mieć jest choinkę w domu. Naprawdę fajnie. Fajnie mieć udekorowaną galerię. Ale żeby za tym wszystkim, co nas prowadzi zewnętrznie, pięknie, ładnie do Bożego Narodzenia, też poszło nasze wnętrze. I zobaczcie, dzisiaj tak bardzo mocno mnie uderza ta księga proroka Izajasza. To jest taki, można powiedzieć, mocny wyrzut w stronę Pana Boga, który mówi, że autor mówi, że no Pana Boga no nie ma, że w jakiś sposób jest niedostępny. I mówi tak ostro, to jest tryb rozkazujący, odmień się przez wzgląd na Twoje sługi. Odmień się przez wzgląd na Twoje sługi. No ile razy my się zwracamy w ten sposób do Pana Boga, odmień się przez wzgląd na mnie. Raczej powinniśmy kierować to w drugą stronę, Panie Boże, spraw, żebym ja się odmienił i jakoś przystosował się do tego, co Ty byś chciał. I autor Księgi Izajasza nie poprzestaje na tym, mówi tak, obyś rozdarł niebiosa i stąpił, przed Tobą zatrzęsłyby się góry. I co się dzieje? Potem pisze tak, stąpiłeś i przed Tobą zatrzęsły się góry. A potem jest cały opis tego, że w sumie w ludziach nic się nie zmieniło. Nic się nie zmieniło. I teraz, moi drodzy, dlaczego o tym mówię i dlaczego tak mnie uderzył dzisiaj też ten tekst? Bo jeśli byśmy byli takimi świątecznymi osobami jak ta dziewczynka, jeśli byśmy mieli taką zdolność w nas, w środku, żeby powiedzieć Panu Bogu, Panie Boże, odmień się względem mnie, odmień się względem nas, żebym ja Cię naprawdę poczuł w tym Adwencie, no to wtedy rzeczywiście te 3 tygodnie, które są przed nami, byłyby czasem cudownym. Bo Pan Bóg stąpi. Pan Bóg wstępuje codziennie. Tylko że jak ja będę takim świątecznym człowiekiem, to ja będę tego Pana Boga doświadczał codziennie. To ja będę sobie dekorował moje życie zewnętrzne i moje życie wewnętrzne. Po co? Po to, żeby tego Pana Boga tam zaprosić. I nie po to, żeby słuchać, jak On bardzo chce mnie karać. Okej, jak robię głupio, to dobrze by było, jakby Pan Bóg mi na to zwrócił uwagę. Ale Adwent przede wszystkim nas powinien przygotować do tego, żebym ja Boga do siebie zaprosił i ja zaczął z Nim żyć. Bo o to wchodzi w Bożym Narodzeniu.
że Bóg się uniża, staje koło mnie i razem ze mną idzie w stronę zbawienia. A jak ja nie daję rady, to On wtedy mnie łapie za rękę i mnie po prostu ciągnie. O to chodzi w tym Adwencie, czyli radosnym oczekiwaniu na przyjście Chrystusa, który mnie złapie i będzie mnie ciągnął do nieba. Ale muszę być świątecznym człowiekiem. Muszę być człowiekiem czuwającym. Muszę być człowiekiem, który codziennie, w każdego dnia tego Adwentu będzie patrzył na swoje życie i będzie robił sobie jakąś refleksję. I pytał się, co by było, gdyby Pan Bóg rzeczywiście dzisiaj stąpił? Gdyby rozdarł te niebiosa i stąpił, co by zobaczył? Bo może się okazać, że zobaczy człowieka, który jest opadnięty jak liście, którego wiatr gdzieś tam rozmiata, jak pisze właśnie prorok Izajasz. Albo przyjdzie i zobaczy, że jesteśmy zbuntowani przeciwko niemu. Albo przyjdzie i zobaczy, że cały czas grzeszymy. O tym pisze też dzisiaj prorok Izajasz. Więc ja nie wiem, jeśli ja bym chciał spotkać Pana Boga, jeśli ja bym był takim świątecznym księdzem, to chciałbym z Panem Bogiem porozmawiać o miłych rzeczach. O miłych rzeczach. Chciałbym wyjść z inicjatywą i to ja zacząć z Panem Bogiem rozmawiać, a nie On ze mną. O miłych rzeczach. Ale żeby rozmawiać o miłych rzeczach, to ja muszę tych miłych rzeczy w moim życiu bardzo dużo nagromadzić. Że jak Pan Bóg mi powie, słuchaj, bo tam coś zrobiłeś źle, to ja mu powiem, ale tu mam 10 rzeczy, które robiłem bardzo dobrze w tym Adwencie. I wtedy, mam nadzieję, będę miał taką kartę przetargową na rozmowie z Panem Bogiem, że pomimo tego, że jestem człowiekiem grzesznym jak każdy, to staram się z drugiej strony robić wiele dobra. I wtedy taki Adwent sprawi, że jak przyjdzie końcówka grudnia, jak przyjdzie Boże Narodzenie, to wtedy rzeczywiście jestem gotowy. Jestem gotowy. Też rozmawiałem ostatnio z takim znajomym na temat tego, co zrobić, żeby te święta przeżyć, tak żeby nam się ten czas wydłużył, bo to są tylko 2 dni. I on mówi tak, że zauważył to już któryś rok z rzędu, że im lepiej przeżywa Adwent, im więcej się modli, im więcej spędza czasu z Panem Bogiem, czyta Pisma Świętego, korzysta z sakramentów, tym ma wrażenie, że te 2 dni się wydłużają. Że się po prostu wydłużają. I mówi, że on nie wie, jak to się dzieje. Że ten czas mu się tak jakby w te 2 dni rozciąga. Ale on czuje właśnie rok po roku, że jest naprawdę gotowy. Że jest naprawdę gotowy. Natomiast jeśli przyłożymy tylko rękę do tego, co zewnętrzne, to rzeczywiście, jak będziemy tylko piec placki, sprzątać i tak dalej, i tam piec karpia i inne rzeczy na święta, to się okaże, że po prostu nam ten czas przeleci przez palce. Bo zewnętrznie będziemy gotowi, przeżyjemy, rodzina przyjedzie, będziemy się cieszyć Bożym Narodzeniem, ale może się okazać, że wewnętrznie po prostu nie zrobimy nic. Nie zrobimy nic. Więc życzę Wam tego, byśmy byli świątecznymi ludźmi, byśmy potrafili się cieszyć z rzeczy zewnętrznych i wewnętrznych, ale żebyśmy właśnie mieli ten taki moment, nie? Żeby Pan Bóg dzisiaj przyszedł w tym momencie, to ja mu powiem, słuchaj Panie Boże, naprawdę świetnie przeżywam Adwent. I zaczęli mu po prostu wymieniać, co robimy. Więc każde dobre postanowienie, każda modlitwa, każda lektura Pisma Świętego, każde dobre działanie wobec tego drugiego człowieka, którego Pan Bóg nam w Adwencie postawi, myślę, że to jest po pierwsze dobra karta przetargowa do nieba, a po drugie właśnie jest to idealne, świetne przygotowanie do dobrego przeżycia świąt Bożego Narodzenia. Amen.